czwartek, weekendu początek, ruszamy z kolejnym vlogiem. Dzisiaj, żeby nie było tak nudno, kilka tipów, no i małe Q&A, bo po prostu ostatnio dostaję mnóstwo pytań, nie jestem w stanie już odpowiadać na wszystkie, no i dużo się z nich powtarza, także dzisiaj chciałem pokazać Wam, jak to mniej więcej wygląda, aby nie powtarzać ciągle tych samych pytań. Ale na wstępie standardowo kawka. No i oczywiście ostatnio lecą pytania, jak ja tą kawę przygotowywuję, w czym ją robię, a więc do tego celu używam tu nic innego jak taki zwykły ekspresik, zobaczcie. Jest to zaparzacz do kawy, nic innego, dałem za niego bodajże 40 zł, możecie kupić na Congresso, chyba strona congresso.pl. Kawka przeważnie leci Lavazza, Oro, ale również inne. Jestem tutaj degustatorem, lubię po prostu te kawy zmieniać i szukać tej swojej, jakbym powiedział, jedynej, ale to wszystko w trakcie. No i do tego standardowo odżywka białkowa, olej kokosowy i troszeczkę mleka bez laktozy z Lidla. Chyba jest jedno z najlepszych. No i teraz jedna chyba z najprostszych rzeczy. I o tej kwestii chyba nie muszę powtarzać, bo mówiłem to setki razy. Bach, bach. Jeżeli tego nie zrobicie, to albo Wam później to wywali, a jakbyście mieli zamykane na ten zaczep, no to już by tu była cała ściana kolorowa. Zajebista. Tego mi właśnie brakowało. Oczywiście nie ma to jak czysta kawa czarna, ale jeszcze i tak dzisiaj poleci na pewno, także na spokojnie. Muszę gdzieś tutaj te tłuszcze podbijać, jest to taka moja przekąska między przeważnie pierwszym a drugim posiłkiem. Jeszcze taki jeden tip. Od dzisiaj w końcu catering jest z powrotem, bo przez ten długi weekend nie było. Tutaj mamy rybkę z serem. No ale podbijam teraz kalorie i zgłosiłem do cateringu, jeszcze nie zdążyli wprowadzić, także sam sobie przygotowałem. Podnoszę oczywiście z tłuszczy. Tłuszcze lekko do góry. Teraz będę miał w drugim posiłku 55 gramów. Cała kaloryka będzie oscylowała gdzieś w granicach 3500, ale właśnie ten posiłeczek chyba przypuszczam, by był dobry dla kobiet tutaj na przekąskę. I co tutaj mamy? Zwykłe, standardowe, zobaczcie. Awokado, nasiona słonecznika, troszeczkę sałaty, pomidor, papryka. Taki mini posiłek białkowo-tłuszczowy. Oczywiście można awokado dodać więcej warzyw, ale jeszcze również mam tutaj w cateringu warzywa, więc z tym nie przesadzałem. To ma być tylko taki lekki dodatek. O dobra, dzieci idą, zobaczcie. Bo tutaj mamy przedszkole obok, sorry, chyba podstawówkę. Także codziennie taki kursik idzie. No ale niestety nie chcą się tutaj na suple namówić. Chyba ściągnę dla nich jakieś batony, albo te 7 Daysy na pewno pójdą. No i teraz małe, szybkie Q&A, bo mówię, jest tyle tych pytań, że nie jestem w stanie odpisywać każdej osobie. Także teraz tutaj odpowiem publicznie, aby może już nie powtarzać tych pytań. Dobra, od Roberta. Dzień dobry panie Mariuszu. Chciałem zapytać, co pan uważa na temat ketozy. Czy jest groźna dla tarczycy, czy warto próbować ograniczyć węgle w celach zbudowania szczupłej, umięśnionej sylwetki? Robercie, jeżeli chodzi o twój główny cel, czyli zbudowanie szczupłej, umięśnionej sylwetki, nie masz żadnych problem tutaj schorzeń zdrowotnych, nie widzę najmniejszego sensu, abyś musiał się ograniczać tutaj do ketozy lub na przykład wchodzić na dietę białkowo-tłuszczową. Spokojnie może być dieta zbilansowana, ewentualnie coś jak ja teraz stosuję, czyli carbek loading. Jest to metoda opierająca się na spożywaniu węglowodanów okołotreningowo, z tym, że trening jest na ogół wieczorem, a jeżeli trenujemy w godzinach porannych bardziej, no to węglowodany spożywamy po treningu i tutaj przed snem. Jest to świetna metoda, spożywamy węglowodany dwa razy dziennie, ale nie widzę sensu, abyś wchodził tutaj na standardową ketozę. Jeżeli chodzi o drugie twoje pytanie, czy jest ona groźna dla tarczycy? Nie, uważam, że nie jest ona groźna dla tarczycy, jeżeli będziesz miał wszystko fajnie tutaj dobrane, skomponowane. Ale jak wspomniałem przed chwilką, nie widzę najmniejszego sensu, abyś musiał wchodzić tutaj na ketozę z powodu zbudowania szczupłej, umięśnionej sylwetki. A po drugie, uważam, że na diecie tłuszczowej, jak i na ketozie, nie jesteśmy w stanie zbudować masy mięśniowej. Niestety. Kolejne pytanie. Mam pytanie, jak wyglądają twoje codzienne śniadania? Co mniej więcej jesz rano po kawie? Ja czasami wkręcam omleta z twojego przepisu. Jeżeli chodzi o moje śniadanie, wystarczy dodać mnie na stapie na Instagramie, dodaję dzień w dzień. Standard, klasyk, jest to u mnie jajecznica, boczek, szynka serrano, czasami wrzucam tutaj chorizo, kabanosy, do tego olej kokosowy, jakieś warzywa, awokado, nasiona słonecznika. Ogólnie jest to posiłek białkowo-tłuszczowy, składający się z jajek, czasami wrzucam jakieś tłuszczejsze mięso, czy jakąś wieprzowinę, wołowinę, ale jeżeli chodzi co najczęściej wpada, no to zdecydowanie jajecznica na boczku.
Kolejne pytanie od Ani. Hej Mariusz, czy baton Matrix po treningu to dobry pomysł? Bo akurat nie mam ani glukozy, ani żadnego karbo. Słyszałam też, że lepiej zrezygnować z tłuszczu w posiłkach okołotreningowych. Czy to prawda? Co sądzisz na temat masła klarowanego zamiast oleju kokosowego? Dzięki. Aniu, jeżeli chodzi o baton Matrix po treningu, uważam, że nie jest to najlepsze rozwiązanie. Po treningu bezpośrednio oczywiście mówimy, zdecydowanie postawiłbym tutaj na węglowodany proste, ewentualnie szybko wchłanialne białko, ale nie na batona Matrix, który zawiera i białko węglowodane, i tłuszcze. Po treningu kiepskie rozwiązanie. Jeżeli chodzi o tłuszcze okołotreningowo, przed treningiem jak najbardziej tak. Po treningu bezpośrednio nie polecam, ale jeżeli na przykład spożywasz jakieś białko czy węglowodany, a posiłek jest spożywany około 40 minut po tym wszystkim, to jak najbardziej tłuszcze też się tam mogą znaleźć, może to już być zbilansowany posiłek. A co sądzę na temat masła klarowanego zamiast oleju kokosowego? Musimy sobie zdać sprawę, że to są dwa inne rodzaje tłuszczu, ale jeżeli chodzi o używanie go na przykład do smażenia tutaj jajecznicy czy do różnych wypieków, jak najbardziej masło klarowane jest dobrym źródłem tłuszczu, zwłaszcza do poddania obróbce tutaj termicznej. Okej, lecimy z następnym. Sławek. Witam, mam takie pytanie. Jestem osobą szczupłą, choruję na dziecięce porażenie i mam takie pytanie, bo wiadomo, jem posiłki, ale mam szybką przemianę materii, czy jak to się zwie? I chodzi mi o to, czy na białku dam radę coś przybrać ciała, oczywiście z posiłkami, nie chodzi mi to o nie wiadomo jakie mięsie, tylko by wyglądać trochę jak facet. Sławku, no jeżeli masz porażenie, uważam, że i tak, mimo wszystko możesz zbudować fajną sylwetkę, nie ma tutaj żadnego problemu. Jeżeli masz tylko motywację, chcesz nabrać masy mięśniowej, to jest to do zrealizowania jak najbardziej. Jeżeli chodzi o twoje pytanie, czy musisz stosować białko, by przybrać na masie ciała? Zdecydowanie nie. Podstawą jest tutaj kaloryka i dobrze zbilansowana dieta. Jeżeli będziesz miał nadwyżkę kaloryczną, ta waga będzie wzrastała. Jeżeli nie będziesz jej miał, no to niestety ani białko, ani gainer tutaj nie pomoże. To jest tak naprawdę uzupełnienie naszej diety i podbicie tej kaloryczności. Ale jeżeli jesteś w stanie wyciągnąć tutaj z jedzenia kalorykę, nie widzę najmniejszego sensu stosowania tutaj odżywki białkowej. Jeżeli masz też porażenie, nie wiem czy trenujesz, bo nie napisałeś, ale jeżeli nie trenujesz, no to też ta ilość białka w ciągu dnia nie jest ci potrzebna aż tak wysoka. Myślę, że w granicach 1,5-1,8 wystarczy. Dobra, wracam po krótkiej przerwie, bo kurier przyjechał, paczkę przywiózł. Nie wiem, na czym skończyłem, ale chyba zamknąłem już to pytanie, więc lecimy z następnym. Od Łukasza. Janke, z jakim masz zegarek na rynku na większości filmików? Jeżeli chodzi o mój zegarek, Polar V800. Michał. Siema, potrzebuję rady. Jestem już długi czas na masie, będąc ekto, 1,69 cm, 73,5 kg. Jestem dość przejedzony ilością jedzenia. Ciężko mi jakoś w siebie wcisnąć, bo szkoła i tym podobne. Czasami ciężko to połączyć, a co dziwne, będąc ekto, jestem dość niejadkiem. Może to przez to, że masuję już około rok. Problem polega w tym, że mój brzuch jest strasznie wydęty. Nie stosuję żadnego dopingu, nic z tych rzeczy. Po prostu jem i końca nie widać. Jeżeli chodzi, Michał, o twoje pytanie, może nagram oddzielny materiał, bardziej obszerny tutaj dla ektomorfików. Jak właśnie radzić sobie tutaj z takimi sytuacjami, że nie możesz wcisnąć tego jedzenia. Chociaż nawiązując na szybko do twojego pytania, rok czasu ciągłej masy zdecydowanie za długo. Powinieneś tutaj prowadzać takie cykle, uważam, że 3 miesiące, 2-3 miesiące takiej ciągłej masy to jest w zupełności max. Potem należy prowadzić jakiś lekki tutaj reverse lub lekką taką redukcję, 2-3 tygodnie, obcięcie kalorii, podkręcenie tego metabolizmu. Jest dużo takich procesów metabolicznych, aby tutaj podkręcić trochę to tempo. Jeżeli chodzi jeszcze o to, że nie możesz tego przejeść, postaw tutaj bardziej na tłuszcze. Nie będą te posiłki cię zapychały na koktajle tutaj do szkoły, czyli odżywka białkowa, płatki, jakiś banan, owoce, możesz robić sobie takie szejki właśnie, nabijać w ten sposób kalorie. Dobra, i na koniec jeszcze przeczytam wam trzy takie pytanka, które dostałem pod rząd i wyobraźcie sobie, że dostaję takich pytań około kilkadziesiąt dziennie. I teraz, jak mam na nie odpowiadać? Słuchajcie na to. Denis. Witam panie Mariuszu, mógłby mi pan pomóc? Czytałem już wiele wpisów na blogach, oglądałem filmiki i dalej dokładnie nie wiem jak przybrać na masie mięśniowej. Od Adama. Dzień dobry, mam pytanie. Mianowicie zacząłem swoją przygodę z siłownią, mam 12 lat, więc nie wyciskam ciężarów, tylko ćwiczę na atlasie i na takich rzeczach. Atlas to też są ciężary. Mam na razie 47 kg, lecz chcę być cięższy i bardziej umieszczony. Czy może mi pan coś doradzić?
Kolejny od Kuby. Cześć, mam pytanie do Ciebie, czy mogę zjeść dwa posiłki w jednym? Bo nieraz mam, nie mam jak zjeść co 3-4 godziny, bo mam tylko jedną przerwę w pracy. I dlatego pytanie, czy te dwa posiłki mogę zjeść w jednym. No i podkreślam, że to nie są moi podopieczni, tylko po prostu pytania, które dostaję dziennie. Kiedyś naprawdę starałem się odpowiadać na wszystkie pytania, ale teraz już nie jestem w stanie. Jak widzicie, powtarzają się one nieustannie, jest ciągle to samo, jak budować masę mięśniową. Nagrywam mnóstwo filmików, właśnie te vlogi, nagrywam tutaj porady, odpowiadam na wasze pytania. Oglądajcie troszeczkę te filmiki i nie zadawajcie ciągle tych samych pytań, bo naprawdę jest to męczące. Potem wchodzę na skrzynkę i widzę ciągle to samo. Albo na przykład jak stosować kreatynę, czy przed treningiem, czy po treningu, czy 5 gram, czy 10 gram. Nagrywałem materiał stricte o kreatynie, jaką polecam, jak stosować. Obejście te filmiki, cofnijcie, przewincie to. Macie albo wpiszcie w Google, albo wejdźcie na mój profil tutaj na kanał YouTube, wpiszcie tam w wyszukiwarce na przykład kreatyna i powinno wam wyskoczyć. Oglądajcie naprawdę te filmiki, bo kurczę, no chciałbym odpisywać na wszystkie, ale naprawdę nie jestem w stanie. No i jest to troszeczkę męczące odpisywać ciągle na to samo pytanie, czy jak zbudować masę mięśniową, czy jak stosować kreatynę, albo czy może zjeść dwa posiłki w jednym. Dobra, ale koniec tego marudzenia, czas wziąć się za pracę. No i potem poleci trening. Jeżeli chodzi teraz o jednostki treningowe, już sobie wszystko fajnie rozpisałem, zaplanowałem. Będę trenował 5 razy w tygodniu, z czego 4 razy to będzie trening pull-push, siła, hipertrofia i jeden bardziej mobility, tutaj ćwiczenia, poprawienie słabych ogniw, o czym wspominałem w poprzednim vlogu. Może podam tutaj gdzieś link, możecie obejrzeć. Będę się skupiał tam na barkach i ogólnie na nogach, aby poprawić tą mobilność. A pozostałe 4 treningi, tak jak mówię, siła, hipertrofia. Zakładam okres teraz do końca maja, taki stricte budowania siły, czyli maksymalnie skupienie się tutaj na progresie siłowym. Potem już pójdą modyfikacje, myślę, że od czerwca będzie całkowita zmiana tutaj treningu. Niewykluczone, że wrócę tutaj na split, ale to wszystko na bieżąco. Teraz materiały lecą regularnie, także będziecie ze mną, będziecie wszystko wiedzieć. A teraz lecimy z treningiem push, hiper. Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old, it was a big, big world, but we thought we were bigger, pushing each other to the limits. We were learning quicker. By 11, smoking herb and drinking burning liquor. Never rich, so we were out to make that steady figure. Once I was 11 years old, my daddy told me, go get yourself a wife or you'll be lonely. Once I was 11 years... Wszystko siedzi tutaj. Jak widzieliście, to robiłem lekką rotację. W sposób ten sposób jeszcze mogę lepiej tutaj dopiąć. Jeszcze mam lepsze kucie mięśniowe. Spróbujcie to rozwiązać. Na rozdzielce robiłem tutaj rotację. Teraz będę wykonywał face pulle. To mnie dopiero przygotuje, aby mógł poprawnie wykonać. No, w miarę poprawnie, bo technika jeszcze daleka, ale wyciskanie tutaj sztangi ze głowy. Inaczej nie podejdę do tego ćwiczenia, bo nie jestem w stanie tutaj doprowadzić rąk. Poprzez to ćwiczenie rozdzielkę daje mi to mega dużo i zobaczycie sami, jak to płynie.
tak? Ale pod warunkiem, że będziecie je źle wykonywać. Ja dlaczego wrzuciłem to ćwiczenie? Bo mega widzę progres w barkach, ten lakton cały boczny, dlatego je wykonuję. Ale technika, technika podstawa. Najważniejsze w tym ćwiczeniu. Retrakcja, depresja. Wypuszczamy maksymalnie barki. I teraz kolejna kwestia. Dużo osób, jak zauważyliście, robi w ten sposób. Czyli łokieć zgięty. Nic nam to nie daje tak naprawdę. Możemy wziąć, co prawda, większy ciężar wtedy, ale nie ma to przełożenia na mięśnie tutaj na ramienne. Czym bardziej wyprostowane ręce, tym lepiej jesteśmy w stanie zaangażować. Używamy mniejszy ciężar, mniejszy nacisk tutaj na całe rotatory, całe barki. Także zobaczcie, powinno to wyglądać. Retrakcja, depresja, opuszczamy maksymalnie barki, ręce wyprostowane, ale leciutko tylko zgięte, jedziemy do góry. I jeszcze jedna rzecz, którą robią wszyscy, coś takiego. Czyli wykręcanie nadgarstka. Tak samo nie ma to żadnego przełożenia, jeżeli chodzi o bark. Opuszczone, stabilnie lecimy. I nie unosimy powyżej 90 stopni. So I can sing them all my songs and I can tell them stories. Most of my boys are with me, some are still out seeking glory. And some I had to leave behind, my brother, I'm still savvy. Soon I'll be 60 years old, my daddy got 61. Remember life and then your life becomes a bigger one. Once I was 11 years old. Smoking herb and drinking bourbon.